Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Adrian Stankowski. Zaczynamy kolejną część programu Republika po południu. Są z nami goście, politycy, posłowie. Na łączeniu Skype pan poseł Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie pana posła. Dzień dobry Państwu, witam. W studiu telewizji Republika pan poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie pośle. Witam wszystkich Państwa. Czy jest z nami trzeci gość? Przepraszam, do naszego Houston się zwrócę. Słyszę, że jest pan poseł Arkadiusz Iwaniak, Nowa Lewica. Witam serdecznie pana posła. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przepraszam trochę za spóźnienie, ale niestety łączenie było z problemami. Wczoraj też były problemy ze względu na burzę. Pan poseł Bosak miał jakiś kłopot, bo tam prąd wysiadł w ogóle, no ale wczoraj rzeczywiście tych burz było sporo. Panowie, szanowni państwo, brytyjska broń przeciwpancerna dla Ukrainy samoloty RAF-u ominęły Niemcy. Niemcy się tłumaczą, że Wielka Brytania nie zwracała się z taką prośbą o przelot z bronią na pokładzie dla Ukrainy nad terytorium Niemiec. No natomiast Anglicy po prostu stwierdzili, że tam są takie formalności i takie przeszkody, że lepiej lecieć dookoła. To się wiąże również no, ze znaną sprawą odmowy władz niemieckich sprzedaży broni dla Ukrainy. Ukraina wielokrotnie zwracała się do Niemiec, by wobec rosyjskiego zagrożenia zrezygnowały z tej polityki blokady dostaw broni na Ukrainę. Jeszcze tylko dodam no, ważną informację. New York Times donosi, że Rosja zaczęła powoli ewakuować ambasadę Ukrainy. To no, wskazywałoby na kroki już, na takie przygotowanie już do kroków bezpośrednio wojennych. Pan poseł Paweł Poncyliusz jako ocenia tę sytuację, bo też pamiętajmy o sytuacji, w których to wojska amerykańskie jadące na manewry Anaconda do Polski też nie zostały przepuszczone przez terytorium Niemiec. To trudno mi odnieść się do tego, bo nie znam argumentacji poza tą, którą pan podał strony niemieckiej. Znaczy ja pamiętam, że nawet w Afganistanie był taki problem, że wojska włoskie czy niemieckie dużo bardziej takie były pasywne w całej tej misji niż Amerykanie, Polacy czy Kanadyjczycy. Także myślę, że to jest też jeszcze taka zaszłość z dawnych, po II wojnie światowej, gdzie jakby Niemcy się umówiły, że tam gdzie mogą, tam się militarnie nie angażują w nic. Natomiast czy jest jakiś podtekst tego blokowania, czy też no, zabronienia samolotom RAF-u lecieć przez przestrzeń powietrzną niemiecką z racji tego, że no, nie wiem, nie chcą naciągać struny w relacjach z Rosją? Trudno mi powiedzieć, no bo z drugiej strony takie naciąganie tej struny odbywa się przy okazji dopuszczenia do eksploatacji Nord Stream. Wiemy, że cały czas niemiecki urząd, który ma wydać tę decyzję o eksploatacji Nord Streamu, nie wydaje jej. Więc też trudno powiedzieć, na ile to jest, na ile to jest właśnie jakaś taka. Panie pośle, ale tutaj kontekst, przepraszam, wejdę w słowo, jest chyba dosyć oczywisty, bo tej sytuacji by w ogóle nie było, gdyby nie ten gazociąg Nord Stream 2. Jak pan sądzi? No możliwe, znaczy wie pan, no Niemcy mają taką samą logikę jak my, to znaczy, że oni chcą mieć podzielone dostawy gazu z różnych kierunków i jeden z tych kierunków to jest kierunek wschodni. Tak samo dotyczy to innych krajów Europy Zachodniej, że część próbują importować przez morze, część z rejonu Morza Północnego, a część ze wschodu. Ale no to mamy takie świadectwo chyba od Donalda Tuska, który mówi o tym, że kiedyś z Angelą Merkel rozmawiał na ten temat i ona przyznała, że w kwestii Nord Stream 2 poniosła klęskę pod presją niemieckiego przemysłu, który na tyle silnie wpływał na rząd, że rząd nie był w stanie
zablokować te inwestycje. Panie pośle, ja pamiętam pana Oettingera, który mówił, że po wybudowaniu pierwszej nitki Nord Streamu, że to jest skandal i w ogóle taka sytuacja nie może się powtórzyć. No i jakoś się powtórzyła. No i możliwe, że się będzie powtarzała jeszcze nie raz, że będziemy rozczarowani różnymi rzeczami. Ja też przypominam, że był czas, kiedy Amerykanie objęli embargiem Nord Stream, a potem został to embargo zdjęte. I nawet rozmawiałem z przedstawicielami akurat konserwatystów amerykańskich, którzy tłumaczyli mi, że trzeba to też zrozumieć, dlatego że właśnie ani Ameryka nie chce naciągać struny właśnie w relacjach z Rosją. No ale też rozumieją, że strona niemiecka jest udziałowcem Nord Streamu i w związku z tym też nie chcą za bardzo eskalować jakiegoś napięcia na linii Berlin-Waszyngton. Także to jest myślę, że bardziej złożone. Ja też pamiętam rozmowy z różnymi politykami niemieckimi wiele lat temu na temat właśnie relacji niemiecko-rosyjskich, jeśli chodzi o gaz. I dokładnie słyszałem tę samą argumentację, którą używała Angela Merkel w rozmowie z Donaldem Tuskiem, czyli że nasze przedsiębiorstwa energetyczne potrzebują tego gazu i w związku z tym, no, jeżeli gaz... A to, że to wywoła wojnę na Ukrainie, to już nas mniej interesuje. Myślę, że to interesuje, znaczy, jak rozumiem, wojna na Ukrainie między Rosją a Ukrainą to jest jakby w ogóle inna kwestia. Natomiast logika była taka, że Niemcy potrzebują po prostu niezachwianych dostaw gazu. I będą potrzebowali jeszcze dużo więcej, bo zamknęli elektrownie atomowe, a to oznacza konieczność stworzenia 20 do 30 gigawatów mocy na podstawie energii gazowej. No i to oznacza po prostu uzależnienie się od Rosji. Oni jakoś z tego powodu nie płaczą, żeby byli uzależniani, bo jak panu powiedziałem, no mają zdywersyfikowane dostawy gazu. To nie jest jedyny kierunek, z którego otrzymują gaz. Chodzi o to, żeby cały świat nie płakał, bo to za chwilę się może wydarzyć, pan. Dlatego OZE jest rozwiązaniem. OZE nas od tego uwolni, ale nie wszyscy jeszcze w Polsce się do tego przekonali. Wiatraki i baterie słoneczne uratują pokój. Takie jest stanowisko na świecie, takie jest stanowisko posła Poncyliusza, jak rozumiem. Ale to żart. Nie wiem, czy reprezentuje cały świat, ale w moim idealnym świecie faktycznie OZE plus magazyny energii, których na razie jeszcze nie ma. Wtedy jesteśmy niezależni energetycznie i wtedy... Co kto tam posyła sobie, jakim rurociągiem i którędy, nie będzie miało już kompletnie żadnego znaczenia. Tu widzieliśmy obrazki z wizyty niemieckiej minister spraw zagranicznych Anneleny Barebok na Ukrainie, ale pani minister bawiła też w Moskwie, gdzie usłyszała, że Niemcy powinny zmusić Ukrainę do przestrzegania postanowień mińskich, które oznaczają tak naprawdę no, taki rodzaj rozbicia dzielnicowego Ukrainy. Pan poseł Arkadiusz Iwaniak, bo no, w Niemczech rządzi wasz kolega socjaldemokrata. Jak pan patrzy na tę sytuację? Ja patrzę na to z zupełnie innej perspektywy, bo ja myślę, że my jako Europa oczekujemy, chcielibyśmy może tak, żeby Ukraina była bezpieczna, niezależna od Rosji. W pełni demokratyczna, w tym sensie niezależna od wpływów rosyjskich, a w tej części, w której niestety jest, ale też i chyba to dla nas jako sąsiada najważniejsze, po prostu bezpieczna. No to skoro tak, to powinniśmy jej jako Unia Europejska udzielać wszelkiego wsparcia i pomocy. Ponadto wielokrotnie to jako wspólnota deklarowaliśmy, a więc pytanie jest, bo oczywiście możemy doszukiwać się tutaj podtekstów, o których mówił pan poseł Poncyliusz, że być może to chodzi o Nord Stream 2, być może to są te kwestie, dlatego nie było tej zgody. Być może tak. Jeśli tak, to na pewno te kwestie trzeba wyjaśnić i to są rzeczy, które się nie powinny mieć miejsca, bo powiedziałem, Europie Zjednoczonej zależy na tym, żeby Ukraina była częścią tej Europy, żeby była bezpieczna
i żeby była no, w pełni demokratyczna oczywiście w tym Panie sensie. Panie pośle, bo ja mam tutaj takie dane, komu Niemcy sprzedają broń, bo akurat w 2021 roku padł rekord 9 ponad miliardów euro sprzedaży niemieckiej broni. Sprzedają broń poza Unię Europejską i NATO, sprzedają na przykład takim krajom jak Egipt, Katar, oskarżane te kraje są o łamanie praw człowieka, a Ukrainie nie chcą sprzedać broni. Dlaczego? Trudno na to odpowiedzieć, ale pytanie jest takie, ile my sprzedajemy, bo to jest, poruszył pan bardzo ciekawą kwestię, pytanie, ile my sprzedajemy, ile tych pistoletów, które gdzieś tam zostały wymyślane, zainwestowane, a nagle się psują. My na przykład sprzedajemy racje żywnościowe dla ukraińskiej armii. I gromadzimy krew na wypadek konfliktu na Ukrainie. No, jesteśmy wspaniałymi ludźmi. Pytanie, jaki jeszcze biznes potrafimy zrobić z naszymi sąsiadami. Bo to jest, myślę, kluczowe. Nie wiem, jaka jest polityka Niemiec. Pewnie mają tą swoją politykę gdzieś tam wpisaną. Tak jak wspomniał już o tym mój przedmówca, pan poseł Poncyliusz, mają swoją politykę, jeśli chodzi o gaz. Tutaj mówimy o dywersyfikacji, mówimy o pewnym podejściu. Dlatego nie patrząc się na nikogo, ten rurociąg Nord Stream 2 został tak naprawdę wybudowany wbrew wszelkiej opinii krążącej dookoła na ten temat. No po prostu mają swój interes. Myślę, że my również powinniśmy na to w ten sposób patrzeć, że realizować swój interes, z sąsiadami współpracować i sprzedawać im to, co możemy. Ja dzisiaj na przykład przed chwilą miałem bardzo poważną dyskusję o polskim jabłku, które za chwilę tak naprawdę wyjedzie z powrotem pod drzewa, ale jako wysypane, bo niesprzedane i niezużyte, bo nie ma gdzie tego sprzedawać. Każdy kraj, znaczy na tym polega polityka międzynarodowa, że kraje pilnują własnych interesów. Pan poseł Marcin Porzucek, no, ja mam takie wrażenie, że od zjednoczenia Niemiec takim strategicznym dążeniem Rosji jest właśnie wyjęcie Niemiec ze wspólnoty Zachodu na podstawie właśnie różnych interesów, mamienia, możliwością dominacji niemieckiej w Europie w oparciu o rosyjski gaz. Jak pan poseł patrzy na tę sprawę? Bo tak mam takie nieodparte wrażenie, że ta polityka już odniosła sukces. No niestety ma pan dużo racji. Na początku jeszcze rządził pan kanclerz Helmut Kohl, ale potem, gdy władzę przejął polityk lewicowy Gerhard Schröder, to już tak na dobre zaczęła się bardzo bliska współpraca między Rosją a Niemcami. Zresztą, jak pamiętamy, pan Gerhard Schröder po zakończeniu swojej misji w rządzie niemieckim objął intratne stanowisko dzięki przyjaciołom z Rosji. Mam nadzieję, że pani kanclerz Merkel nie powtórzy tego scenariusza. Natomiast nie sposób nie widzieć pewnej analogii. No, pod koniec lat 30. Niemcy i Rosja porozumiały się ponad głowami państw europejskich w sprawach oczywistych. Pamiętamy, już nie będę ich nazywał wprost, ale chyba wszyscy to doskonale wiemy. No i ja od przynajmniej kilkunastu lat widać bardzo zacieśnione relacje gospodarcze i obu stronom przynosi to pewne korzyści. Niestety ponad głowami Polski, ponad głowami krajów bałtyckich, ponad głowami Ukrainy szeregu państw, które chcą żyć w bezpiecznej Europie. Niemcy mogą się, mówiąc kolokwialnie, przejechać na tej, no, czy zawieść, powiedzmy, na tej swojej polityce, ponieważ Rosja czuwa, Rosja patrzy. Rosja jeszcze wie, że nie jest tak militarnie mocna, aby stawić czoła całej tej drużynie zachodniej, mówiąc krótko, NATO, ale przede wszystkim w Europie, Niemcy, Francji czy Wielkiej Brytanii. Natomiast wiedzą też, że muszą być mili, robią interesy gazowe i w szerokim ujęciu energetyczne, no, ale oni przede wszystkim to, co mają, to mają gaz. To jest ich broń. Natomiast może nadejść taki moment, że Władimir Putin, a być może za kilkanaście lat jego następca, stwierdzą, jesteśmy już na tyle silni, że to my
będziemy teraz szli na zachód i to my będziemy potęgą, bo chcemy być potęgą tak jak byliśmy nią jeszcze kilkadziesiąt lat temu, więc myślę, że to jest bardzo nieodpowiedzialna polityka kolejnych rządów niemieckich i chociażby ta sytuacja z dziś, czyli utrudnianie de facto pomocy dla wojsk ukraińskich, czy wcześniej odmowa sprzedaży im broni, no to jest nieodpowiedzialna polityka niemiecka. Ubolewam nad tym, no nie ukrywam, że w pomoc tym... Ukrainie zaangażowała się bardzo Wielka Brytania i ta dzisiejsza sytuacja z tym, że samoloty musiały lecieć dookoła, no ja patrzyłem na reakcję użytkowników Twittera w Wielkiej Brytanii, no wzbudziła wściekłość. Tam nawet padały takie żarty póki co, że te samoloty RAF-u powinny nad Dresdnem przelecieć bardzo wolno na niskiej wysokości. No ale to coś jest na rzeczy, że Niemcy jakoś trzeba no, przywrócić do rzeczywistości, do tego, że ich polityka po prostu zagraża światu. To prawda, ona zagraża nie tylko Ukrainie czy krajom bałtyckim, ale zagraża w dłuższej perspektywie także samym Niemcom. I te interesy, które są robione niestety także przez polityków, czy byłych polityków, czy przez wielki biznes, to się odbije na bezpieczeństwie Europy. Również myślę, że Niemcy na tym przegrają. A fakt, że odeszli chociażby od energetyki atomowej, no to jest skrajna nieodpowiedzialność. To jest jeszcze większe uzależnienie się od Rosji. OZE są bardzo fajne, jak jest słońce, jak jest wiatr, natomiast no niestety tych magazynów energii, o których mówił pan poseł Poncyliusz, nie mamy. Być może ta coś się zmieni, ale to raczej jest kwestia dekad niż najbliższych miesięcy czy lat, bo gdybyśmy byli w stanie gromadzić energię na dłużej i wykorzystywać ją wtedy, kiedy jest to nam potrzebne, no to byłoby zupełnie inaczej. No, tymczasem magazynowanie energii jest niestety technologicznie jeszcze przed nami. Zbigniew Ziobro w jutrzejszej tygodniku Gazeta Polska zapowiada kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zbadanie, czy Donald Tusk i Ewa Kopacz, podpisując się pod kolejnymi odsłonami unijnej polityki klimatycznej, nie działali w warunkach złamania konstytucji. Pan poseł Paweł Poncyliusz, panie pośle, no to jest bardzo poważny splot zagadnień, bo te płyty tektoniczne światowej geopolityki, o których rozmawialiśmy przed chwilą, to one trzeszczą właśnie z powodu energii i to jest jakby osią tych zmagań. No tymczasem Komisja Europejska chce włączyć turbo doładowanie w postaci tego pakietu Fit for 55. No i te handel emisjami na, znaczy pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla, no też budzi coraz większy sprzeciw, nie tylko w Polsce, a w Polsce 60% naszych rachunków za prąd. To są właśnie rachunki za te świadectwa udziałowe. Jak pan patrzy na tę sytuację? Znaczy, po pierwsze, Zbigniew Ziobro powinien uderzyć się w pierści i powiedzieć sobie, że dzisiaj Polska przez niego traci 1 000 000 euro dziennie z funduszy europejskich, bo to na koniec po prostu nie zostaną przesłane pewne pieniądze z funduszy europejskich, które się Polsce należą, tylko dlatego, że pan Zbigniew Ziobro wszczął taką awanturniczą politykę wobec Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego wyroków i w ogóle wszystkich instytucji europejskich. To pana zdaniem to trzeba by zamknąć Turów, tak? Trzeba zamknąć Turów, żeby nie płacić tych kar, bo to jest no, to taki nie, wybór. Ale nie mówimy o Turowie, panie. No ale to akurat za Turów Komisja Europejska wzywa nas do zapłaty tych kar. Ale panie redaktorze, pan sprytnie przeskoczył na Turów i o Turowie możemy za chwilę rozmawiać, ale pan dobrze wie, że 1 000 000 euro dziennie to nie jest Turów, tylko wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie sądów. Tego, że pan minister Ziobro niszczy tak naprawdę demokrację w postaci sądów, które miały być niezawisłe, a niezawisłe nie są. Są wyroki na to i za to płacimy karę. Jeżeli pan mówi o następnym 500 000 euro za Turów, to jest akurat zasługa bardziej
pana Kurtyki, który już nie jest ministrem energii, i jego współpracowników, część z nich, pan minister Dziadzio, mój ulubieniec, jeszcze tam został. A pani De La Puerta to nie miała z tym nic wspólnego. To pani sędzia była też. No miała. Znaczy, ja mówię o polskiej stronie. Po stronie europejskiej pewnie też są osoby, nie tylko takie, które życzą Polsce jak najlepiej. Ale my mówiliśmy o Zbigniewie Ziobrze, ponieważ pan tak zaczął z wysokiego C, ale schodźmy faktycznie do energetyki, bo to jest oczywiście bardzo złożony problem. Pierwszą rzeczą, którą niestety pan nie mówi prawdy, ale to niestety pan powtarza te głupoty, które mówi teraz premier Morawiecki i paru innych prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to jest kwestia 60% ceny energii to jest cena uprawnień. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. To ile to jest procent, pana zdaniem? Zadałem pytanie. No więc moim zdaniem to jest maksimum 30%. Skąd się te 60% bierze, to ja nie potrafię sobie wyobrazić, bo tylko możemy prosto sobie policzyć. Jeżeli cena certyfikatu emisji CO2 była na poziomie 90 euro, w tej chwili jest już troszkę niżej, no to policzmy, że to jest około 400 zł, może pewnie troszkę więcej niż 400 zł. A cena na giełdzie energii elektrycznej za megawattogodzinę to jest 1200 zł, no to jakby nie patrzeć, to certyfikat to jest jednak 1/3 tej ceny giełdowej energii elektrycznej, a nie 60%. Ale oczywiście w tej chwili wszystkie spółki państwowe, czyli podległe Mateuszowi Morawieckiemu, powtarzają to samo w korespondencji do obywateli, że dostajemy teraz rachunki i takie pisma, z czego wynika wzrost cen energii elektrycznej, i właśnie tłumaczy nam się to, że to jest 60%, to jest cena uprawnień, ale nikt nie potrafił nam na ostatnim posiedzeniu Sejmu, ani na komisji, ani na obradach plenarnych pokazać tego kalkulatora, z którego wynika, że 60% to jest cena emisji. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jeszcze trochę do pana posła z PiS-u. No, nie mówi pan prawdy znowu z tymi magazynami energii, bo każdy samochód jest dzisiaj elektryczny, jest magazynem energii. I ja mówię o efektywnym magazynowaniu energii, panie pośle, na przestrzeni tygodni, miesięcy, nie na to, a nie w takim akumulatory małym... też znamy od dłuższego czasu, to chyba proszę mi powiedzieć, nie o to chodzi. Czy samochody, jeżeli się nie używa przez 2 miesiące, to nie ma już prądu w tym samochodzie? Mówimy choćby o takim, którym są akumulatory, już nie mówię o tym, którym są właśnie baterie litowo-jonowe. To nie jest prawda, panie pośle. Ja bym tutaj zachęcał na takie szersze spojrzenie, bo multiplikowanie tych magazynów energii, które są w każdym elektrycznym samochodzie, a nawet w każdym zwykłym samochodzie, to jest po prostu zwykły magazyn energii. To jest tylko kwestia zdefiniowania, ile tego magazynu jest potrzebne w każdym punkcie w Polsce. I można to obsłużyć. Polskie firmy energetyczne już kupiły pierwsze magazyny energii. Tylko wie pan, co one zrobiły? Przeoszczędziły i kupiły takie, które nie mają chłodzenia i podgrzewania. Co spowodowało, że te magazyny energii w tej chwili praktycznie nadają się jako takie obiekty historyczne w różnego rodzaju punktach w Polsce. Bo to ze 4 takie magazyny powstały i one wszystkie są w tej chwili raczej już na końcu swojego życia. Ale to mam dobrą wiadomość dla pana posła, bo na przykład PKN Orlen kupił dużą ilość tych świadectw emisyjnych, tych certyfikatów, i zarobił tyle, że mógłby przez rok nie sprzedawać benzyny, bo kupił za 20 euro, a teraz za chwilę będzie po 100. Nie, już chyba nie będzie po 100, bo to bardziej spadło. A właśnie chciałem zapytać pana posła Arkadiusza Iwaniaka, bo kwestia ceny tych świadectw udziałowych, które są takim parapodatkiem, to jest w ogóle coś, ja nie wiem, czy legalnego, tak? Może by się właśnie... Morawiecki najlepiej na tym zarabia. Powinien może jakiś sąd nad tym pochylić, czy legalne jest, żeby wysokość podatku zależała od gry na giełdzie, bo to taka jest sytuacja. Ale mało tego, no pańscy
znowu partyjni czy tam koledzy z Niemiec, cena tych świadectw udziałowych jest elementem zmowy politycznej. Przecież to jest elementem programu, że te świadectwa mają nie schodzić poniżej pewnego poziomu cenowego. Jak pan to skomentuje? Przede wszystkim wracając do Zbigniewa Ziobry, jeśli pan pozwoli, to bardzo proszę. Jeśli składa cokolwiek do Trybunału Konstytucyjnego, to myślę, że powinien poprosić ministerstwo o przygotowanie wniosku do Trybunału Stanu, ale dla niego, za to, co zrobił z wymiarem sprawiedliwości i za to, co robi, wyprowadzając Polskę z Unii Europejskiej. Przypomnę, że pojawił się raport Fundacji Szumana, jeśli się nie mylę. Polska od wejścia do Unii rozwija się kilkakrotnie szybciej. Dogoniliśmy dzięki wejściu do Unii, co było dzięki Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe, bo wtedy ten rząd wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, bo AWS nie potrafił tego zrobić, rząd AWS-u. To się udało zrobić. Przyspieszyliśmy zdecydowanie. Żyjemy zupełnie dzisiaj inaczej w Polsce, a Zbigniew Ziobro próbuje to negować i to, o czym mówił pan. No tak, ale myśmy się rozwijali, jak te świadectwa udziałowe były po 6 euro, a teraz są po 100. No i jak będą po 200, to się przestaniemy rozwijać. Panie redaktorze, wszystko jest fajnie, bo najlepiej, jak rozumiem, zrzucić winę na kogoś, powiedzieć, że świadectwa 60% to jest w cenie energii, to są te świadectwa i powiedzieć, że to jest Unia, Putin i wszyscy. Nie Mateusz Morawiecki. Nie to, że mamy na przykład 9% składkę zdrowotną i wszyscy za to będziemy płacić, bo to jest kolejny podatek, który zyskaliśmy dzięki Polskiemu Ładowi, ale przecież sam pan redaktor powiedział, na tej giełdzie, na tej grze na giełdzie, jeśli chodzi o emisję, mówiąc w skrócie, żeby nie przedłużać, zyskał nie tylko PKN Orlen, ale polski rząd bodajże 30 miliardów. No to, panie dyrektorze, nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? No to może zapytajmy pana premiera, czy mu to się podoba, czy mu się to nie podoba. No, nie podoba, bo bilans jest taki, podoba, że tych świadectw udziałowych brakuje. Bilans jest taki, że my generalnie jako Polska chyba zyskaliśmy. A wie pan, ile wyciągnie pan premier Mateusz Morawiecki z kieszeni polskich podatników, którzy są zatrudnieni na przykład na umowę o pracę dzięki składce zdrowotnej? 70 miliardów. A wie pan, panu się podoba taki mechanizm, że trzy partie tworzące nowy rząd niemiecki umawiają się co do ceny tych zezwoleń na emisję CO2? Bo gdyby takie porozumienie, gdybyśmy w tym naszym gronie tutaj zawarli, to by prokurator się nami zainteresował. Ale pan posiada, jest pan pewny tego, co mówi? No tak, to jest w umowie koalicyjnej, pan nie wie? No dobra, ale to niech się zajmą, niech Zbigniew Ziobro przygotuje wniosek do odpowiedniego szczebla w Unii Europejskiej i kontrolujmy to, no bo jeśli to faktycznie ma miejsce, no tylko po co na tym zarabiamy, po co na tym korzystamy? Pan poseł Marcin Porzucek, jak odniesie się do słów poprzedników, no i do podstawowego problemu, który stoi przed nami, jak dalej kontynuować uczestnictwo w tej polityce klimatycznej? No my mówimy wprost, że jeżeli w takim kształcie miałby wyglądać ten program Fit for 55, to my się na niego nie zgodzimy. Oczywiście jesteśmy za tym, aby zwiększać w naszym miksie energetycznym udział odnawialnych źródeł energii, ale to musi być ewolucja. To jest program na 20, 30, 40 lat. Być może technologia spowoduje, że to właśnie nie będzie 40 lat, a na przykład 20. Nie wiemy, jak szybko będą się pewne rzeczy rozwijać. Te magazyny energii. To prawda, tak? Tak. I natomiast to nie możemy zakładać, tak jak na przykład część Koalicji Obywatelskiej, szczególnie Zieloni, mówią o tym, że w ogóle mamy wszystkie kopalnie pozamykać do 2030 roku. No to jest coś absurdalnego i na pewno na coś takiego się nie zgodzimy. Intencja tych emisji, tych świadectw emisji CO2 była nie najgorsza. Ona miała motywować do tego, aby wspierać OZE właśnie w perspektywie dekad. Natomiast w ostatnim czasie
czasie, w ostatnich szczególnie kilkunastu miesiącach, za sprawą decyzji podjętej przez pana Donalda Tuska, a następnie przez panią premier Kopacz, to spowodowało, że my właściwie mamy spekulację, kompletną spekulację. No ile, o ile ktoś prywatnie może sobie spekulować, chociażby nie wiem, na Bitcoinie, tak? Ma taką ochotę i postanawia wabank zagrać, być może zyska bardzo wiele, albo być może bardzo wiele, czy wszystko straci. Natomiast no, na poziomie krajów, na poziomie narodów, na poziomie bezpieczeństwa energetycznego całej Europy, nie warto tego robić. Co więcej, pamiętajmy o tym, że powinniśmy patrzeć szerzej, nie tylko już nie tylko na Polskę, czy na Niemcy, czy na inne kraje. My jako Europa mamy za 20, 30, 50 lat być w stanie konkurować gospodarczo ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami. Oba te kraje mówią, my sobie oczywiście OZE będziemy wprowadzać, jak najbardziej wspieramy to, rozwijamy, ale bez żadnych granicznych dat, bo zrobimy to wtedy, kiedy będzie nam się to opłacać. Jeżeli Europa chce przegrać z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest to bardzo nieroztropna sprawa. Natomiast panowie, no ja przypominam, że startowaliście razem. Platforma Obywatelska i Lewica startowały razem do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiliśmy my, jako Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, swój program europejski, a wy przedstawiliście swój program europejski. Towarzyszył wam jeszcze na tych listach między innymi PSL. No i co zrobili Polacy? Polacy zdecydowali, że najwyższy wynik w historii w jakichkolwiek wyborach krajowych od 30 lat, kto dostał? Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość. No, panie pośle, rekordowy nasz wynik. A wie pan dlaczego, panie pośle Iwaniak, wie pan dlaczego właśnie... Żeby dzisiaj płacić cenę... Panie pośle, najmocniej pana przepraszam, ale nie dotarł pan do studia i ja pana nie słucha, nie słyszę, co pan do mnie mówi. Niech pan nie przerywa, to będzie nam prościej. Zaraz panu dam się odnieść. Pan poseł Porzucek kończy i już panu oddaję głos. Tak, panowie, ubolewam, że nie dotarliście do studia, ale nie przerywajcie, proszę, bo ja wam nie przerywałem, słuchałem tego, co mówiliście i myślę, że dla naszych widzów też będzie wygodniej, jeżeli nie będziecie przerywać. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło jasny swój program co do kwestii unijnych i będziemy go konsekwentnie realizować. No jeżeli panowie za kilka lat otrzymacie lepszy wynik, to będziecie mogli mówić, co kto ma robić. Natomiast my tymczasem zarówno na poziomie Parlamentu Europejskiego mamy największą reprezentację, jak i w polskim parlamencie odnowiliśmy swój mandat bardzo wyraźnie i będziemy działać na rzecz tego, aby Polska się rozwijała, aby wdrażać zielone technologie, ale nie kosztem polskiej gospodarki i nie kosztem polskich obywateli. To teraz krótkie pytanie, pan poseł Arkadiusz Iwaniak i pan poseł Paweł Poncyliusz. Mało czasu mam, także proszę o konkludywność, bo 2 biliony 600 miliardów ma kosztować w ciągu 8 lat implementacja tego programu Fit for 55. Skąd na to brać pieniądze? Ja mogę odpowiedzieć na bardzo to pytanie. Proszę. Najlepiej powinien odpowiedzieć pan Mateusz Morawiecki jako premier, który zgodził się na ambitne cele środowiskowe w Unii Europejskiej. Najpierw na cel 40%, a teraz na 55%. To Fit for 55 jest w Polsce tłumaczone jako gotowi na 55%. I to jest jedna rzecz. To znaczy Mateusz Morawiecki jest pierwszym sprawcą tego, że dzisiaj rosną ceny energii, ceny gazu, jako szef rządu, jako ten, który reprezentował Polskę na arenie europejskiej. I tyle. Druga rzecz jest taka, że my dzisiaj w funduszach europejskich mamy kilkaset milionów, znaczy no nie chcę skłamać, ale to jest kilka, chyba około 300 miliardów przez minuta nam została. Pan poseł Arkadiusz Iwaniak, ja apelował, może europosłowie Platformy Obywatelskiej też przestali głosować za sankcjami dla Polski, to będzie łatwiej te fundusze wydobyć. Wystarczy, że europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nie będą marnować tych głosów, które otrzymali w Polsce i będą mieli na cokolwiek pan wpływ. Poseł Arkadiusz, dzisiejszy w Europarlamencie nie mają na nic. Pan poseł Arkadiusz Iwaniak, bardzo krótko. Bardzo w 100% się zgadzam z panem poseł Poncyliuszem, no bo przecież wiemy, kto za to odpowiada, bo ktoś się na to zgodził. I to nie jest ani Putin, ani Merkel, ani nikt inny, więc zgodził się na to nasz premier Mateusz. Ale skąd wziąć pieniądze? Zgodził się równo, to trzeba jego zapytać. Ale jak się godził na to, to chyba wie, skąd wziąć na te pieniądze. Tak jak zaserwował nam najwyższą
cenę za gaz, zmieniając, zgadzając się, żeby PGNiG stosowało inne rozliczenie, czyli kupowało gaz na giełdzie. Putin z ceną gazu oczywiście nie ma nic wspólnego, ale to... Cały świat płaci bardzo dużo za gaz, ale pan poseł Iwaniak, rozumiem, ma swoją wizję świata. 400% więcej, to jest rozliczenie. Musimy postawić kropkę, panie pośle. Bardzo serdecznie wszystkim panom dziękuję za udział w programie. Pan poseł Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, pan poseł Arkadiusz Iwaniak, Nowa Lewica, na łączeniu Skype i w studiu Telewizji Republika, pan poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Byli gośćmi programu Republika po południu. Szybko zapraszam na serwis informacyjny.